witam serdecznie. Tak jak koleżanka zapowiedziała, nazywam się Jarosław Zieliński. Jest mi bardzo miło zobaczyć tak dużo osób, mimo wszystko słusznej godziny drugiego dnia. I pogadamy sobie dzisiaj trochę na temat zmian, które idą w naszym otoczeniu. Zmian, które następują bardzo powoli, ale cały czas się nasz zakres pracy, nasz zakres rzeczy, którymi się zajmujemy na co dzień, mocno wpływa na to, co będziemy robić za kilka dni, miesięcy, lat. Dlatego też temat, który sobie pozwoliłem przygotować, to będzie skrzyżowanie, czyli połączenie dwóch światów, które z pozoru są różne, a na końcu drogi, jak wam pokażę, one są niemalże takie same. Dobra, parę słów o mnie. W IT i moja droga w samym IT, nie skrzyżowanie, droga. Z jakieś 20 lat zajmuję się samym IT. Zaczynałem wiele, wiele lat temu jako deweloper. Tu takie fajne zdjęcie sobie znalazłem, gdzie pisałem jakieś dziwne kody i przeszedłem przez całą ścieżkę, zaczynając na developmentie poprzez, tak bym powiedział, OPSA, natomiast administratora, helpdesk, wszystkie takie linie. Zawsze oczywiście to wymagało wiadra kawy w każdym miejscu, ale zobaczenie tego świata trochę bardziej globalnie i porozmawianie z ludźmi, poznanie różnych rozwiązań, poznanie różnych technologii umożliwiło mi to, że można wyjść trochę bardziej do ludzi, co też zacząłem czynić. Za chwilę o tym też powiem dlaczego. No i też zostałem przez różnych producentów rozwiązań, tak jak VMware AWS, w jakiś sposób to doceniony. To, co robię, to na pewno dzielę się swoją wiedzą na tych wszystkich kanałach socjalmediowych, zaczynając od Twitterze, LinkedInie, tych wszystkich innych rzeczach, łącznie z GitHubem, gdzie znajdziecie trochę mojego kodu. Dodatkowo w wolnym czasie z kolegami obecnie zajmującym się już mniej data center, więcej zajmującym się chmurą, tworzymy bloga Popołudnie w sieci, na którym też różne tego typu informacje się pojawiają. Też jako członek Rady Penlogowej jestem zobligowany też do wspierania i łączenia różnych społeczności. Odpowiadam za rozwój grupy amazonowej. AWS User Grupy, czyli ludzi, którzy zajmują się cloudem Amazona, spotykają się, rozmawiają na temat tych technologii, dzielą się tą wiedzą między sobą jako inżynier dla inżyniera, nie na konferencjach, tylko wieczorem po godzinie 18 po robocie spotykamy się, zamawiamy sobie pizzę, browara i robimy sobie 2-3 prelekcje na różne ciekawe tematy. Bardzo podobnie jest z tematyką VMware'ową, a to, co tworzymy razem w Poznaniu, to jest taki event, który nazywa się Cloud Data Center Day. Jest to taka mała konferencja, którą poświęcamy tematyce krzyżującej. Właśnie te dwie drogi, o których dzisiaj będę mówił. W temacie prezentacji jest też zawarte, na co należy się przygotować, czego się należy spodziewać. To, czego się należy spodziewać, to jest taki element, który jest niezwykle ważny dla nas, żebyśmy wszystko wiedzieli od początku do końca, jak to sobie ułożyć i uporządkować. W związku z tym zacznę od samego początku, czyli od slajdu, który prezentuje koło. Jest to bardzo ważne, bo na końcu sobie zrobimy podsumowanie tego, co wam powiedziałem i sprawdzimy sobie, co zostało z tej wiedzy, z tego, o czym mówiłem. I mamy tutaj takie bardzo fajne penlogowe kubki amazonowe, jakieś fanty, którymi się z wami chętnie podzielę. Też dla tych, którzy są zmęczeni, można, nie wiem, czy jeszcze można, ale można na pewno w charytatywnej akcji coś takiego sobie wrzucić, pieniążki sobie odebrać. Ja to planuję wykorzystać, jak będę wracał do domu dzisiaj po konferencji. W razie czego, gdyby wam się nie udało tego wygrać, jest szansa tego tam zdobycie tutaj w community cornerze. Ale wracając do koła, kto z was wie, kiedy powstało koło? Mniej więcej, można się pomylić o 1000 lat. Po Morawieckim, dobra? No mniej więcej, śmiało. Bardzo dobrze, 3500 lat i odkryli to Sumerowie. Jest to bardzo ważna informacja, zapamiętajcie ją. To był z podstaw wszystkich elementów, które się toczą, rozwijają i procesów, które się dzieją. To też zostało później wykorzystane w Chinach w II wieku przed naszą erą do zasilania akweduktu, czyli wymyślili tak, żeby zastosować takie koło, żeby coś napędzać, coś wykorzystać. Takie były początki tych wszystkich rzeczy, o których zaraz jeszcze będę dalej mówił. Niecałe 2000 lat później, po tym akwedukcie, kole i tak dalej, James Watt wymyślił maszynę parową. To zapoczątkowało erę przemysłową, która, jak doskonale wiecie, dosyć
długotrwała, teraz mamy kolejną erę zwaną erą informacyjną. Ale ta maszyna parowa spowodowała powstanie czegoś takiego. Jest to linia produkcyjna Forda. I czy wiecie, kiedy ona powstała? Mniej więcej. Można się pomylić o 10 lat. No, tak jest. 908, 27 września. To jest początek mechanizmów związanych z automatyzacją i tworzeniem takich procesów, które nam usprawniają działanie. I teraz przechodząc na dzisiejszy czas, dzisiejszy okres, no w ogóle po co to wszystko, te rzeczy, które powstały kiedyś i jak to możemy sobie przełożyć na to, co jest dla nas ważne dzisiaj. Przede wszystkim z punktu widzenia rozwiązań, którymi się zajmuję na co dzień, kto z was zajmuje się sieciami w pracy na co dzień? Ręka do góry. Dobra. A kto zajmuje się administracją VM, jak infrastruktury? Okej, 70-30, czyli tak mniej więcej standardowo. Dobra, czyli łącząc te dwa elementy z punktu widzenia rozwiązań, którymi się zajmujemy, bardzo istotne jest to, aby te rzeczy, które wykonujemy, te rzeczy, które robimy, były w jak najbardziej sposób dostarczane jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie uruchomione jako rozwiązania gotowe, bo tego wymaga od nas biznes, bo tego od nas wymagają nasi przełożeni, żebyśmy to, co robimy, żeby to działało, żeby to się kręciło, żeby to funkcjonowało. I pytanie, drugą rzeczą, która z tym jest bezpośrednio skorelowana, jest to bezpieczeństwo i tak, żebyśmy to, co sobie wprowadzimy jako operacyjnie, czyli wprowadzimy te rzeczy, którymi się zajmujemy na co dzień, żeby one były jak najmniej awaryjne. I idąc dalej, oczywiście musimy położyć bardzo duży nacisk na koszty, które bezpośrednio przekładają się na to, jak to firma funkcjonuje, jak to się wszystko rozwija, jak to wszystko działa. W związku z tym, żeby te trzy elementy spełnić z punktu widzenia naszego, musimy sobie wprowadzić takie pojęcie, które pewnie jest wam doskonale znane, ale wpisując to w naszej ulubionej encyklopedii, Infrastructure as a Code. Kto z was słyszał o takim pojęciu? Okej. Dobrze. Więc Infrastructure as a Code, pytając w Wikipedii, jest to nic innego jak opisanie za pomocą kawałka kodu, kawałka pliku, kawałka zbioru definicji, fragmentu naszej infrastruktury. Czyli te rzeczy, które powiedzieliśmy wcześniej, próbujemy sobie opisać poszczególne kawałki tego, co mamy w naszym środowisku. Dlaczego? Mianowicie, po pierwsze chcemy sobie naszą infrastrukturę w jakiś sposób ujednolicić, uporządkować, żeby to było w miarę ustrukturyzowane. Po drugie, żebyśmy mieli pełną kontrolę zmian w naszej infrastrukturze. Opisujemy sobie nasze środowisko za pomocą kodu, za pomocą jakichś znaczników i tak dalej. I następnie możemy wyciągnąć z tego różnicę w stosunku do tego, co było versus tego, co jest i zobaczyć sobie, jak to wygląda, bo daje to nam nic innego jak bezpieczeństwo, bo mamy wtedy pełny przegląd od A do Z, zaczynając od tego, jak co jest stworzone, następnie jak to zostało zmienione do stanu obecnego i dzięki temu możemy to w sposób skuteczny i taki bardzo kontrolowany utrzymywać. No i teraz warto sobie też wprowadzić w momencie, w którym mamy takie opisanie naszej infrastruktury w postaci kodu, continuous delivery, takie zapewnienie ciągłości działania tego fragmentu, co my przygotowaliśmy jako infrastruktury. W najprostszym przykładzie robimy sobie config do urządzenia, tak, wgrywamy go i następnie śledzimy jego zmiany, monitorujemy i tak dalej. Czyli zaczynamy w pierwszym etapie od przygotowania projektu. Następnym krokiem, który jest niezwykle ważny, no to jest wdrożenie tego, czyli przygotujemy sobie, jak to ma wyglądać, następnie to implementujemy, czyli dostarczamy na urządzenia. Idąc dalej, standardowym takim continuous delivery, to jest system, który bardzo często wykorzystywany jest przez deweloperów, żeby nie powiedzieć, że prawie zawsze, testujemy sobie coś takiego, czyli wprowadziliśmy fragment kodu, następnie jego sobie analizujemy, testujemy. Idąc dalej, monitorujemy wynik działań tego, co wprowadziliśmy. Wynik działań tego, co obecnie zostało przez nas zaimplementowane i następnie w takim cyklu wprowadzamy pewnego rodzaju usprawnienia. Pewnie to robicie na co dzień. Wprowadzamy, modyfikujemy to,
i cały czas w taki sposób sobie to usprawniamy, tylko na końcu głowy należy pamiętać, żeby sobie to w wygodny sposób rozrysować. Zaraz wam to rozrysuję. Działa to mianowicie w ten sposób. Chodź tutaj. Okay. Mamy nasze środowisko, czyli mamy tutaj powiedzmy naszego laptopa, na którym wykonujemy, opisujemy tą infrastrukturę, przygotujemy ten fragment kodu, następnie go wgrywamy do czegoś takiego jak repozytorium, czyli zwykły zasób plikowy, który jest obsługiwany przez standard. Zwykle jest to Git, czyli wrzucamy sobie fragment kodu do naszego repozytorium i następnie, nieważne czy to będzie urządzenie sieciowe, czy to będzie wirtualna maszyna, czy to będzie, nie wiem, jakiś cloud. Ten kod, w zależności od tego, jak sobie go zdefiniujemy, jest tam wgrywany. To jest element związany właśnie z utrzymaniem tego kodu. Czyli mamy to w swoim repozytorium, które nam te wszystkie rzeczy umożliwia. No i tak powiedziałem wcześniej, monitorowanie jest niezwykle ważne. Ten slajd już mi towarzyszy dobrych kilka lat. Czy widzicie na tym slajdzie, czy właściwie, czy nie widzicie swojego oprogramowania do monitorowania infrastruktury? Bo ja go cały czas aktualizuję, go douzupełniam. Czy nie widzicie? Jeżeli ktoś nie widzi, ręka do góry, dopiszemy. Jak? OpsView, dobrze. Zaraz sobie dopiszę. Coś takiego, tak? Nie. Tak? Pięknie. O, pięknie, dzięki. Jeszcze jakiś? Netcatch. Boże, dobra. Człowiek się całe życie uczy. Na szczęście są takie konferencje, że tego się mogę nauczyć. No dobra, to szczerze, na kolejnym PNLogu, jak będzie prezentacja, pojawi się ten slajd, będzie uzupełniony o te dwa na pewno, które podaliście, plus to, co oczywiście się pojawi, bo to cały czas się zmienia, cały czas to się... Jak? Okej. Okay. Jakieś undergroundowe. Albo NMS. Mamy Logstasha tutaj z pakietu LK. Tak. Okej. Okay. Wiesz co? Usiądziemy może później i uzupełnimy tą listę. Ale bardzo to jest... Fajne, że tu jednak cały czas coś nowego się pojawia, cały czas ktoś używa innego. Drugi problem, który też należy się zastanowić, jak do niego podejść, jak sobie z nim poradzić, jak to uporządkować, jest to identity. Tak pracując na wielu projektach, bardzo często się spotykam z problemem, który jest bezpośrednio związany z zarządzaniem dostępem do systemu, który dostarcza oprogramowanie. Tak mamy zwykle założonego użytkownika, na wszystkich urządzeniach prawdopodobnie jest ten sam użytkownik, z tym samym hasłem. Dlatego to jest bardzo częstym też problemem, bolączką. I teraz trzeba sobie poszukać, w jaki sposób należy uporządkować zarządzanie dostępem do naszej infrastruktury. No, albo używamy sobie jakichś wbudowanych mechanizmów, czy Active Directory, czy jakiegoś zewnętrznego narzędzia, chociażby takiego jak Okta. To jest drugi element, który trzeba wziąć pod uwagę. Sobie tu muszę przełączyć. Dobra, i mając kontrolę tego zmian, kontrolę rzeczy, które przygotujemy do naszej infrastruktury, kontrolę tego wszystkiego, co wprowadzamy, możemy przejść do kolejnego kroku, czyli to, o czym będę za chwilę więcej mówił, stworzenie rozwiązania hybrydowego. Czyli po jednej stronie mamy nasze tradycyjne rozwiązanie, w którym mamy wszystkie rozwiązania z stajni on-premisowej, zaczynając od tradycyjnych serwerów, gdzie mamy je w postaci takiej zwykłej, czy VMware'owe, zwirtualizowane, przechodząc przez clouda, czy nawet Office 365, który w tym cloudzie
zawsze się znajduje. Czyli to jest takie stworzenie sobie rozwiązania hybrydowego i do naszych zadań z punktu widzenia sieciowego i operacyjnego będzie należało zapewnienie connectivity między jednym a drugim światem. Jak to zrobić? Zaraz o tym powiem. Natomiast warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że ostatnie połączenie dwóch takich największych liderów, jednego operatora cloudowego, który działa globalnie, jakim jest Amazon Web Services, i drugim operatorem, który jest bardzo mocno on-premisowy, czyli wszystkie instalacje lokalne, czyli VMware, powoduje, że tych rozwiązań hybrydowych będzie coraz więcej, coraz bardziej będziemy chcieli się tym zajmować, coraz częściej tego typu rzeczy dostarczać. Przechodząc dalej, dlaczego Amazon? Bo jest globalny. To są wszystkie lokalizacje, gdzie możemy utrzymywać nasze środowisko cloudowe. I to, co jest bardzo ciekawym, specyficznym rozwiązaniem, używając takiej hybrydy, możemy stworzyć sobie nasze środowisko prywatne w oparciu o clouda publicznego, czyli wybierając sobie jeden z tych dowolnych miejsc, możemy wrzucić nasze prywatne rozwiązanie, naszego prywatnego VMware'a. No i w większości przypadków jest wymaganie takie, abyśmy zapewnili sobie connectivity między tym, co jest w cloudzie publicznym, a tym, co jest w naszym lokalnym data center. I w skrócie taki VMware Cloud on AWS to jest rozwiązanie, które umożliwia nam po pierwsze przenoszenie części zapotrzebowania na moc obliczeniową do clouda publicznego, czyli najczęstszym, najpopularniejszym, wielokrotnie, który robiłem w obecnej firmie czy poprzedniej, w której pracowałem, było tak, że zwykle koło bliżej świąt jest większe obciążenie wszystkich systemów. I żeby nie dokładać żelastwa do naszego data center, bo przez większość roku by to dmuchało powietrze, są dokładane po prostu zasoby z clouda, zapewniona jest komunikacja, w jaki sposób to jest zrobione, zaraz wam to pokażę. Jeżeli mamy administratorów VMware'a w swojej infrastrukturze, a tak najprawdopodobniej jest, bo 80% wirtualizacji w Polsce jest w oparciu właśnie o VMware'a, więc pewnie słyszeliście o tym rozwiązaniu, jest to dla administratorów VMware'a używanie tego w rozwiązaniu cloudowym coś naturalnego. To niczym się specjalnie nie różni. Możemy sobie przenosić wirtualne maszyny między jednym a drugim lokalizacją bez jakiejś większej komplikacji. Plus dodatkowo możemy sobie korzystać z usług, które mamy wbudowane w chmurę publiczną AWS-a, ale to nie jest to miejsce, żebyśmy o tych usługach ponad 100 rozmawiali. Dobra. Działa to w taki sposób, że w oparciu o globalną infrastrukturę AWS-a używamy komponenty VMware'owe do stworzenia sobie takiego stacka, który jest tam gdzieś skolokowany. Zwykle jest to zrobione w ten sposób, że mamy coś u siebie i coś jest gdzieś u jakiegoś operatora w data center. I zapewniamy connectivity tylko między jednym a drugim. W przypadku AWS-a jest to skolokowane w AWS-ie, w jednym z tych regionów, które widzieliście, czyli tych miejsc, gdzie możemy sobie użyć tych zasobów, i jest taka platforma zastosowana. No i to, co powiedziałem, czyli zapewniamy sobie połączenie między jednym a drugim, czyli naszym lokalnym środowiskiem, a cloudem publicznym, plus do tego jeszcze możemy sobie użyć rozwiązań, które mamy natywne w samej chmurze AWS-owej. Czyli możemy pójść to zarówno z jednej strony podejść, czyli łącząc nasze lokalne z cloudem, jak i też używać tego, co jest natywnie dostępnego w Amazonie. Jak się do tego połączyć? Bardzo prosto. Używając takiego rozwiązania, które służy do połączenia się z lokalnego ośrodka do z naszego lokalnego DC do chmury AWS-owej, czyli tu mamy nasze lokalne DC, tutaj mamy chmurę AWS-ową, rozwiązanie nazywa się AWS Direct Connect, mamy jednego popa, który znajduje się w Equinixie, do którego się dopinamy i zapewniamy komunikację. No i teraz pytanie, czego brakuje na tym slajdzie? To jest chmura AWS-a? To jest nasze lokalne data center. Tu mamy jedno połączenie do chmury. Tak jest. Brakuje nam redundancji, czyli zapewnia sobie drugiego połączenia, czyli w tym momencie na przykład byśmy się musieli dopiąć do Frankfurtu jako drugą nitką, żeby zapewnić sobie komunikację do chmury AWS-owej. No plus oczywiście możemy się podłączyć w sposób tradycyjny, używając rozwiązania VPN-owego. Jak to się robi, to wam pokażę dzisiaj w ciągu 3 minut. Bo to jest wolny internet, tylko dlatego. Tworzymy sobie dwa tunele po stronie Amazona, dwa tunele, które
do których się możemy zapiąć i z naszej lokalizacji, w tym wypadku zapinamy dwie sesje, możemy pod spodem sobie uruchomić BGP, tak żeby to działało w jakiś sposób sensowny, tak żeby nam to w żaden sposób nie mieszało się w komunikacji sieciowej. Oczywiście możemy wyjść przez dwa łącza, czyli duplikując liczbę tuneli. Czyli wówczas sobie przez dwa łącza wychodzimy do operatora i zapewniamy sobie większą komunikację między naszym lokalnym ośrodkiem a jednym regionem. Availability zone to są funkcje specyficzne dla samego Amazona, czyli to jest podzielenie jednego takiego regionu, który widzieliście, na niezależne od siebie lokalizacje, że w momencie, w którym w jednym regionie zostałaby, nie wiem, strata energii, coś by tam wybuchło, cokolwiek, jeden taki na przykład Frankfurt by kontynuował swoje działanie. Tyle samego takiego gadania ogólnego o tym, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, do czego to można użyć. To teraz druga część, dużo myślę, że ciekawsza, mianowicie narzędzia, których możemy użyć do stworzenia tego infrastructure as a code, czyli do kodowania naszej infrastruktury, opisywania naszej infrastruktury w postaci kodu. Zaczynamy oczywiście od bardzo takiego sophisticated rozwiązania, jakim jest Bash. Większość z was pisało skrypty albo w Bashu, albo w PowerShellu, po to, żeby sobie coś zautomatyzować, no chyba, że sieciowo, no to oczywiście netconfem i tam XML-em puszujemy na urządzenia, tak żeby gadał z nami, żebyśmy mogli sobie zapewnić w jakiś sposób konfigurację. Idąc dalej, mamy takie rozwiązanie, chociażby Ansible. Jest to rozwiązanie obecnie Red Hata, to jest to cały stos umożliwiający automatyzację środowiska, czyli opisujemy sobie właśnie naszą infrastrukturę w postaci kodu, dołączamy sobie endpointy, do których chcemy tą infrastrukturę realizować i w ten sposób to nam się działa. To zazwyczaj wczoraj na sesji Piotrka, bo właśnie opowiadał o PCI i DSS-ie i w kontekście właśnie Ansible'a Wojciechowskiego. Ktoś z was był? Okej. Okay. Niewielu. Bardzo fajna sesja. Będzie warto ją obejrzeć sobie jako uzupełnienie tego, co ja będę opowiadał. Mamy też takie narzędzia typu Terraform. Jest to narzędzie, które umożliwia nam stawianie całego stacka infrastruktury. Czyli opisujemy sobie całą infrę w postaci kodu, mówimy wykonaj i nam to się stawia. I to nieważne jest, czy to będzie stawiało się na VMware, czy to będzie nam się stawiało na jakichś urządzeniach sieciowych, czy to będzie nam stawiało się w cloudzie publicznym, Azure, w Microsoftowym, czy AWS-ie, czy Google Cloudzie. To nie będzie miało żadnego znaczenia, czy też możemy sobie użyć takich narzędzi do automatyzacji, które są wbudowane w samą chmurę. W przypadku AWS-a mamy rozwiązanie, które nazywa się CloudFormation i ono umożliwia nam wykonywanie właśnie całego IAC, infrastructure as a code w AWS-ie. Dobra, to tak, to teraz demo, się przełączę. Zacznę od takiej najprostszej, najbardziej szybkiej do zwizualizowania, zaprezentowania, czyli podłączenia tego VPN-a, o którym mówiłem. Czyli dopinamy sobie naszego lokalne środowisko, mamy tam Cisco, czy tam dowolne inne rozwiązanie sieciowe i dopinamy sobie to do AWS-a. I to robi się w bardzo... Okej. Okay. Więc to jest konsola AWS-a, Amazon Web Services, w której mamy dostępne szereg różnych usług, które możemy sobie używać w różny sposób. I te usługi, między innymi, mamy możliwość uruchomienia Oracle'a, Microsoftowego SQL'a. Po prostu wszystko tutaj jest na klik. Serwery DNS. Dla deweloperów jest bardzo dużo rozwiązań, narzędzi do analityki i tak dalej. Ja skoncentruję się na najprostszej, czyli na tym, co zapewnia nam komunikację wewnątrz samego chmury amazonowej, VPC, czyli Virtual Private Cloud, jak nazwa wskazuje. Mamy kilka, możemy sobie takich wewnętrznych segmentów sieciowych stworzyć, które opisujemy sobie CIDR-em i do tego CIDR-a sobie możemy dodawać subnety, czyli w naszym tradycyjnym podejściu VLAN-y, czy jak używamy SDN-a, overlaya wtedy VXLAN-y, tabele routingu, internet gateway, czyli bramy, które nam umożliwiają komunikację z tego wirtualnego clouda do świata zewnętrznego, do internetu, plus jeszcze jakieś elastyczne adresy IP, endpointy, NAT gateway, czyli bramy, które tylko i wyłącznie służą do zapewnienia natowania z naszej infrastruktury do chmury publicznej, ACL-ki i tak dalej. Dobra, VPN connection. Tworząc połączenie VPN-owe, zaczynamy od tego, co robimy na każdym
środowisku. Tu podam jakieś przykładowe, czyli weźmy sobie, nazwijmy sobie to VPN tu on-prem. Routing, czy BGP, czy statyczny. Wybieramy sobie statyczny, żeby było łatwiej. Adresację jakąś sobie podajemy, jaka jest po stronie klienta, sorry. To jakiś adres bramy, do której się dopinamy. Czyli tu powinien być nasz adres IP, do którego mamy po stronie naszej infrastruktury. Tu obecnie, z racji tego, że zajmuję się mocno cloudem, nie ma żadnego fizycznego urządzenia, do którego się mogę podłączyć, ale pokażę wam, o co chodzi. Następnie tworzymy sobie tunel, tak zwany Virtual Private Gateway, w którym podajemy sobie nazwę VPG tu on-prem. Tworzymy coś takiego. I na koniec okej, dopinamy sobie wirtualną private gateway do jakiejś konkretnej adresacji, którą chcemy w ten tunel wrzucić i czy za pomocą must by valid pump. A, okej. Jeszcze tą wirtualną private gateway dołączę do VPC czy do tego clouda, bo tych cloudów może, tych wirtualnych podsieci wewnątrz clouda możemy mieć wiele. Więc dołączymy sobie do tego, którego stworzyłem na potrzeby PNLoga. OK. I następnie mogę tworzyć połączenia VPN-owe. OK. Teraz to już wygląda dużo lepiej. Customer Gateway. Też wybieramy z tym adresem 1.1, czyli naszym adresem, który jest po naszej stronie. Routing statyczny. Dodajemy sobie adresację. Create VPN connection i to jest cała konfiguracja po stronie Amazona. Następnie pobieramy sobie konfigurację do naszego rozwiązania. Tutaj jest lista gotowych konfigów, które wystarczy wgrać tylko do naszego rozwiązania. I teraz te polecenia, które tu wykonałem, można wykonać bez żadnego problemu za jednym z tych narzędzi, których powiedziałem. Terraformem tu można. Można to wykonać CloudFormation, możemy to zrobić Ansible. Wykonać wszystkie te polecenia nie w GUI, tylko z automatu. Czyli takie możemy sobie config wygenerować, a następnie jeszcze go wgrać do urządzenia. Bierzmy sobie, tak powiedziałem na przykład, że to będzie Cisco, ISR-a z iOS-em 12. Pobieram gotowy config, który po prostu wrzucam do urządzenia. Mamy ISAC MP. Mamy adresy, keyringi nam się tworzą automatycznie, profile IPsec-owe i coś takiego, o, tunel, po którym to sobie biega, plus do tego kipa live'y, don't fragment i całą resztę, która jest istotna, plus jeszcze nam się zapina automatycznie IPSLA, żeby podtrzymywać tą komunikację i monitorować to połączenie. I tak samo jest z dowolnym innym urządzeniem, żebyśmy sobie wybrali, nie wiem, FortiGate'a, którejś tam serii. Niech będzie piątka. Ta sama historia. Gotowa konfiguracja, którą wystarczy tylko wgrać do urządzenia. Wadą i zaletą tego rozwiązania jest, że mamy generowany pre-shared key od razu, który jest po stronie AWS-a. Jeżeli będziemy chcieli, możemy sobie też to zrobić w oparciu o certyfikaty. Tylko to już wymaga trochę więcej zachodu, jak też w tradycyjnych rozwiązaniach. OK. Tak mniej więcej wygląda konfiguracja VPN-a do AWS-a. Jeżeli bym to wgrał do urządzenia, to się od razu zapina, zaczyna to funkcjonować. Dobra. Idąc dalej, to Terraform. Rozwiązanie terraformowe, które wam pokażę w przypadku VMware'a. Terraform jest to plik opisujący fragment infrastruktury. Rozszerzenie DF, pobieramy sobie binarkę,
która to wykonuje. Jest to rozwiązanie open source'owe, w związku z tym każdy ma do tego dostęp, można sobie to pobrać i używać. I to, co robimy w przypadku takiego Terraforma, to opisujemy sobie, jak chcemy się podłączyć do środowiska, w tym wypadku VMware'owego. Podajemy credentiale, możemy je oczywiście podać z ręki jako parametry, natomiast mi było wygodniej dużo zrobienie tego w tym pliku, żeby też to zobrazować. Następnie wskazujemy, gdzie taka wirtualna maszyna ma być składowana, na jakim data store w naszym środowisku, w jakiej klastrze, do jakiej sieci ma się podłączyć. W tym przypadku moja sieć na VMware nazywa się public. Wy możecie tą sieć sobie stworzyć wcześniej i następnie podać tą nazwę, że do tej ma być podłączona ta wirtualna maszyna, którą powołujemy sobie. Możemy ją nazwę, ja wymyśliłem bardzo taką unikatową, czyli penlog, ale jeżeli chcecie, to możemy wygenerować dowolną inną. Jak macie jakieś sugestie, jestem jak najbardziej za. Byle mnie łato dupa. Penlog 08, dobrze, niech będzie. Maszyna ma mieć dwa procesory, 1 giga RAMu, system operacyjny ma być Linux, ODR 64, dysk 20 gigabajtów. I to, co robimy, to... Nie zapisałem tego pliku, więc... Odpowiadamy tą binarkę Terraforma, którą de facto, właśnie, to tego Terraforma można sobie pobrać z Terraform by HashiCorp. HashiCorp produkuje dosyć tak dużo bardzo fajnych rozwiązań do automatyzacji i by było warto, żeby się z tym zapoznać, popatrzeć, jak to się dzieje, jak to działa. To, co jest zaletą tego rozwiązania, to możemy sobie przygotować taki opis w naszej infrastrukturze, następnie go wykonać, a jak nam się nie spodoba, możemy zrobić go rollback. On wtedy wszystko sprząta, które te zmiany, które zostały wprowadzone, on to kasuje. Czyli w przypadku, jakbym powołał tą wirtualną maszynę VMware'ową, gdybym zrobił tego rollback, tak mamy w bazie danych, w systemie transakcyjnych, te zmiany zostają wycofane i to zostaje usunięte. Dobra, zaczniemy sobie od unita, podłączenia się do środowiska, następnie sobie robimy plan, czyli przygotowanie, czy to się w ogóle połączy. Ja powinienem mieć VPN-a zapiętego, więc powinno to zadziałać. Tak, działa. I po kolei zaczytuję sobie plik i go rozmontowuję na części pierwsze, odpytując VMware'a, czyli jak ta data store się nazywa wewnętrznie, jaki dysk, jaki jego rozmiar. To są już parametry bezpośrednio zrobione z VMware'a. Robimy apply, najzwyczajniej w świecie. Taki apply w pierwszym kroku. Zaczytuję środowisko. Jeżeli to było utworzone, otrzymujemy informację, że zmiany zostaną dodane. Tak, tu mamy plan. 1 do dodania, 0 do zmiany, 0 do destroya. Tak, dodaj jedną. Podsumowanie tego, czyli to zrobiłem sobie wcześniej. I teraz się to będzie wykonywało. Podłączę sobie do środowiska. Wcześniej testowałem, stąd penlog. Aha, nie zapisałem tego pliku, jak powiedziałem wcześniej. W związku z tym nazwa dalej jest penlog. To może inaczej. No i to, że ta maszyna nic nie ma robić. Mamy ODR Linux, właśnie się uruchomiła, próbuje się botować sieci, bo nie wskazałem żadnego obrazu ISO, że ma się zainstalować. Równie dobrze moglibyśmy taki ISO wskazać, żeby nam się uruchomił proces instalacji. Mamy przestrzeń dyskową, jak sobie wejdziemy w konfigurację takiej maszynki. To mamy dysk o pojemności 20 giga, więc to jest dosyć trywialne. Jeżeli potrzebujemy coś labowego postawić albo coś często musimy postawiać, to możemy albo zrobić PowerShellu, albo w takim Terraformie, którym możemy się podłączyć w sposób dosyć wygodny. Jeżeli... No tu mamy informację jeszcze, jak Terraform się wykonuje. Mamy info, czyli log, że to się cały czas ten proces wykonuje i na końcu, jak się ten proces wykona, mamy state'a. Teraz Terraform czeka, aż się system operacyjny uruchomi i odpowiedzą w VMware, że jest taki mechanizm, który nazywa się VMware Toolsy. One raportują o tym, że tam wszystko działa wewnętrznie i do czasu, kiedy te VMware Toolsy nie zgłoszą się, cały czas jest still creating, czyli oczekiwanie na to, czy zostało wszystko poprawnie wykonane. No i równie dobrze możemy, używając tego Terraformu, możemy się podłączyć do AWS-a,
w tym wypadku mam przykładowy plik, który tworzy reguły dostępowe chociażby do HTTP, czy taką security grupę nam tworzy w środowisku, plus do tego tworzy load balancer. I tu ustawiamy mu, na czym ma nasłuchiwać, jakie mają być health checki, co ma czekować i tak dalej. I każdą z funkcjonalności, każdą z tych usług, które tam widzieliście, grubo ponad 100, można w ten sposób sobie opisać. Czyli możemy równie dobrze dopływać sobie bazę danych, do tego jakiś serwer, spiąć to VPN-em, a na końcu jeszcze coś zainstalować wewnątrz systemu operacyjnego. Dobra, to by było tyle odnośnie samego AWS-a. Azure Stack. W Polsce mamy region ażurowy. Jeżeli chcemy sobie sieć na przykład w Azure skonfigurować, też robimy to. Składnia jest niemalże identyczna, jest bardzo zbliżona do siebie. Nieważne, czy opisujemy, czy to ma być AWS, czy to ma być VMware, czy to ma być jakaś sieć. Składnia jest bardzo podobna, w związku z tym też to się wygodnie używa. Więc warto się nauczyć tego języka, tego schematu, no bo to jak widzicie to jest JSON. To jest nic innego jak plik JSONowy w formacie JSONowym, który można używać niezależnie od platformy. Dobra. Oczywiście to też jest pod, ja sobie ściągnąłem pod Windowsa, ale jak wejdziemy sobie do takiego Terraforma, to mamy go pod wszystkie platformy, łącznie z Solarisem czy Maciem, więc można tego w dowolny sposób używać. Dobra, Cisco demo to muszę sobie pobrać z GitHuba. Czy macie tego jakieś pytania może, zanim przejdę do elementu związanego z konfiguracją samego urządzenia sieciowego? Dobra. Tak jak wspomniałem wcześniej, na GitHubie jest jakiś mój kod. Nie jest to jakiś nowy kod, ale mam opisanie. Ansible to jest kolejne rozwiązanie, które umożliwia opisywanie też fragmentu infrastruktury i wykonywanie zmian w naszej infrastrukturze na podstawie tego, co sobie zdefiniujemy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w przypadku Cisco. Czyli konfiguracja urządzenia sieciowego, routera z tego, co pamiętam, i umożliwia to nam wprowadzenie wszystkich super zmian w naszym rozwiązaniu. VPN aż nie będę potrzebował. Jakby lepiej. Dobra, pobiorę sobie GitHub, czyli to jest repozytorium takie, w którym możemy trzymać ten kod, co wam rysowałem, że to jest repozytorium, w którym wprowadzamy te kody. Tu mam 4 pliki. Włącznie z licencją, to jest dostępne ogólnie dla wszystkich. Włączmy sobie Basha. Git clone, takie polecenie i wówczas nam się pobiera to z tego repozytorium na bieżąco. Co się znajduje? Możemy też wprowadzić pewnego rodzaju triggery, które będą powodowały jakieś wywołanie zmian. To, co rysowałem, ten z kolei cykl procesów, to tam możemy podłączyć, że wgranie czegoś do repozytorium wykonuje jakieś akcje i coś nam się zmienia w naszym środowisku. Dobra, pobrało się. I tu mam takie bardzo, zaczniemy od takich najbardziej zaawansowanych poleceń w urządzeniach sieciowych jak show clock. Wówczas podajemy sobie jako parametry, podajemy sobie użytkownika i hasło, jaki ma być użyty do tego. I następnie mamy taką składnię, która nazywa się iOS command i podajemy polecenie show clock i wówczas mamy wynik. Z tym wynikiem możemy cokolwiek innego zrobić, co sobie wymyślimy. To jest taki najprostszy z najprostszych przykładów. Natomiast możemy sobie jeszcze wyświetlić na przykład interfejs sieciowy, używając takiego Ansible'a. Też to samo. Użytkownik, hasło, show run interfejs, faza Ethernet 8. Otrzymujemy wynik, możemy sobie go przegrepować, przemielić według naszego widzimisię. Czy zmodyfikować konfigurację takiego interfejsiku? Znowu podłączamy się w ten sam sposób, loginem, hasłem i następnie dodaję sobie description do takiego interfejsu. Czy możemy sobie z automatu
pożenić to, że wprowadzamy sobie zmianę w urządzeniu sieciowym, a następnie dodajemy sobie jakąś port grupę na wirtualnym przełączniku w środowisku VMware'owym za pomocą jednego polecenia, a nie musimy wykonywać tego na urządzeniu, a w drugim kroku wykonywać tego na infrastrukturze VMware'owej. Dobra, tyle odnośnie Ansible'a i Cisco. To, co jest istotne, to, co jest ważne, to jest slajd, który pokazuję też od jakiegoś czasu. To jest zdjęcie, które zrobiłem jakieś półtora roku temu mojemu synowi. Schodzę któregoś dnia do salonu, patrzę, a jego przytulanka ogląda na iPhone'ie Klub Przyjaciół Myszki Miki. Ja się pytam, co robisz? A on mówi, no myszka się, ta jego przytulanka, nazywa ją Rogalik, mówi, że się uczy. A czego się uczy? No uczy się, bo to jest bardzo ważne. W internecie macie tą wiedzę, to wszystko jest tam, to wszystko tam się znajduje. Tylko trzeba po to sięgnąć, zobaczyć i podziałać. Jeżeli taki mały pięciolatek potrafi coś takiego zrobić, my również też to powinniśmy robić, bo ułatwianie, upraszczanie i kolejne kroki są niezwykle istotne, żeby nam było po prostu w przyszłości łatwiej, szybciej i przyjemniej. Dobra, pytania? Last rąk, dobra. No to w takim razie ja mam pytania. Pytania są w formie, którą znacie. Zapraszam na tą stronę kahoot.it. Następnie podajecie ten PIN. Tam wpisujecie swoje inicjały. Okej. Ja mam zadam kilka pytań i w podsumowaniu tych wszystkich pytań tu to wspaniałe trzy rzeczy są przewidziane dla was. Tak aby poza wiedzą, poza tym co wam pokazałem, coś jeszcze dla was zostało takiego namacalnego, żeby to też... Można było użyć. Okej. Czy komuś się to jeszcze... Czy komuś jeszcze ładuje? Okej. W takim razie zaczynamy. Zasada tego działania, tej platformy jest bardzo nieskomplikowana. Najpierw pada pytanie. Pytanie było, która to jest edycja PNLoga i wskazujecie sobie, klikając odpowiedni prostokąt, właściwą odpowiedź i wygrywa ten, kto jest najszybszy. To oczywiście jest takie rozgrzewkowe, testowe. Widzę, że nie, to jest 21 edycja. Nie jest to 20. Dobra. Najszybszy był Terion. A teraz już tak na serio, cztery pytania, które są istotne. Zaczniemy od tego, które jest najłatwiejsze, czyli kto wynalazł koło 3500 przed naszą erą. Czy to byli Aborygenie, czy to byli Sumerowie, Spartanie, czy to może byli Indianie. Tak, byli to Sumerowie. Jest to prawidłowa odpowiedź. Najszybszy był Piotr S. Dobra, natywny mechanizm do tworzenia Infrastructure as a Code w Amazon Web Services to... Terraform, Ansible, REST API czy CloudFormation? CloudFormation, bardzo dobrze. Świetnie. Piotr S., jesteś coraz bliżej. Dobra, bezpośrednie połączenie do chmury Amazona realizujemy poprzez Express Route, białe włókno, MPLS-a czy Direct Connecta. Wiem, że to jest trudne pytanie, ale zdecydowanie Direct Connect jest to rozwiązanie, które do tego służy. IDX prowadzi. Dobra.
Jakie jest prawidłowe rozwinięcie skrótu? Bo to jest ostatnie pytanie, niezwykle ważne. Czy IAC to jest Infrastructure as a Code, Infrastructure as a Code as a Code, Infrastructure as a Code, czy też Infrastructure as a Code as a Code? Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Rzeczywiście, tak powiedziałem, jest jedna prawidłowa odpowiedź. Infrastructure as a code, as a code. Prawidłowo to używając, tak to wszędzie w nomenklaturze używanej. Dobra, także teraz osoba, która zgarnie te wszystkie trzy wspaniałe nagrody, czyli kalendarz na rok 2019. To jeszcze raz. Kalendarz PN-logowy na 2019 rok. Lepiej. Taki notesik, żeby sobie można było zanotować te najważniejsze rzeczy, jak będziemy spisywać je z iPhone'a. No i kubeczek. A, kubek PN-logowy. To jest niezwykle ważne. Dobra, w takim razie Ray. Któż to jest Ray? Brawo. Gratulacje. Proszę cię bardzo. Cały zestaw podróżny. Jeżeli byście mieli ochotę na taki kubek, na taki kalendarz, możecie go nabyć dokładając się do szczytnej inicjatywy, do jakiej jest, jaka jest w naszym community cornerze, w której zbieramy pieniądze na szczytny cel. Tak. O właśnie. Dokładnie tak. Jeżeli tam tylko zbierają gotówkę, jeżeli nie macie gotówki, bo większość z was nie ma gotówki, tak przynajmniej jest bankomat Euronetu w przejściu między jednym a drugim, można podejść, wypłacić kasę i to nabyć drogą kupna. Tak też zrobiłem, zdobywając tego wspaniałego tutaj oto konia morskiego. Dobra, tyle z mojej strony. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.